Tytuł dzisiejszego spotkania, Dziedziniec Nierozumnych, ja go tak trochę podkradłem, właściwie z książki, która pewno jest Państwu znana, Najpiękniejszy widok na świecie. Książki doktora Michorzewskiego, pani Lucyny Suś. Dlaczego Dziedziniec Nierozumnych? Trichterhof, taka nazwa, się pojawia, ona się gdzieś tam przewija w historii. Podobno są na to zapisy historyczne. Początki jakby opieki psychiatrycznej, można to tak określić, sięgają czasów jeszcze konwentu krzyżackiego. Konwent krzyżacki również w świecie, jak każdy konwent, spełniał różne funkcje od militarnych poprzez administracyjne, ale krzyżacy, jakby na nich nie patrzył, był to zakon i w tym zakonie istniała też taka funkcja szpitalna, to na pewno, bo oni taką nazwę nosili, ale jakby opieki nad rycerzami, nad braćmi, którzy już byli starzy, chorzy, niedołężni i bardzo często schorowani psychicznie. Gdzieś tam mniej więcej starałem się to lokalizować na dzisiejsze czasy, to tak naprawdę to się okazuje, że śladu nie ma. Te drogi, które są na dzień dzisiejszy na terenie szpitala, to one nie odzwierciedlają tej struktury drogowej, jaka istniała na wiek XIX. Także można powiedzieć, że ta ulica Bernardyńska to przebiegała tak jakby skosem przez ten obecny park, schodziła tam na dół, gdzie są bloki do rzeki i to była normalna ulica publiczna. Druga trudność w rozbudowie szpitala polegała na tym, że miasto się zaczęło przenosić na lewy brzeg. Pierwsze założenie było takie, że szpital będzie, miasto jest po jednej stronie rzeki, szpital będzie jakimś takim jakby trochę wyizolowanym tworem, zapewniony będzie większy spokój. Okazało się, że jednak zapadła decyzja o przenosinach miasta z powrotem na lewy brzeg. Miasto zaczęło otaczać również szpital psychiatryczny, zakład psychiatryczny, jak to nazywano. Gdzieś tak w okresie po I wojnie światowej, jak już polska administracja tutaj zaczęła gospodarzyć, to jakoś wyizolowano teren szpitala, jakby go zamknięto i ta ulica Bernardyńska z czasem przestała funkcjonować jako droga publiczna. Mówię, na dzień dzisiejszy to nie ma po niej śladu, więc to zupełnie inny przebieg tych dróg nastąpił. Dopasowane oczywiście do rozmieszczenia oddziałów. Zresztą bardzo wielu budynków nie ma. Nie ma bardzo wielu ciekawych takich miejsc, które były na terenie szpitala. Ja zacytuję, bo tu wspomina dr Dekowski, właśnie w tym swoim opracowaniu, o miejscu, na którym szpital jest położony. To jest takie dosyć ciekawe też dla mnie, że spośród szczegółów, o jakich ze starych aktów dotyczących budowy zakładów świetlnych się dowiadujemy, uderza w oczy wydatek 11 618 talarów na urządzenie parku zakładowego oraz 800 talarów na urządzenie rozarium. Na owe czasy są to kwoty ogromne, a przy tym częściowo wydane daremnie, gdyż po niedługim czasie rozarium zniszczało i zostało zasypane. Uzasadnić można by to tylko niezdatnością gruntu, albowiem teren, na którym zakład został zbudowany, był gęsto usiany ruinami starych grodów i osad, jakie od niepamiętnych czasów w tym miejscu kolejno były wznoszone i rozpadały się w gruz. Świadczy o tym w pierwszym rzędzie bardzo liczne wykopaliska na terenie obecnego zakładu, różnymi czasy odnalezione, jak przedhistoryczne urny, stare brązowe miecze, dzidy i miecze żelazne, pancerze i hełmy i tym podobne. Wykopaliska te zdobią obecnie Muzeum Prowincjonalne w Gdańsku, dokąd zostały za czasów pruskich oddane, jak o tym świadczy akt zdawczy przechowywany w archiwum zakładowym. Te przedhistoryczne osady ustąpiły w czasach wczesnohistorycznych miejsca grodziszczom słowiańskim, po których jedno słabe ślady przetrwały. Ze źródeł kronikarskich wiemy natomiast, że około roku 1200 wznosił się na wzgórzu, na którym dzisiaj zbudowana jest stara część zakładu, warowny, murowany zamek jednego z najpotężniejszych władców Pomorza, księcia Świętopełka, niestrudzonego obrońcy słowiańskości Pomorza przed zalewem germańskim. Zamek ten został przez krzyżaków zburzony i spalony, a na jego miejscu pobudował Świętopełk na przeciwległym brzegu rzeki nowy zamek, ale już tylko drewniany. Jest to taki ciekawy przyczynek, bo to opracowanie jest z roku 1930, czyli na tamten moment dr Dekowski, dyrektor szpitala psychiatrycznego,
jak tu zresztą sam podaje, jeszcze dysponował dokumentacją zakładową, dokumentacją szpitalną na temat tych takich, nazwijmy to, starożytnych pozostałości na terenie szpitala, które po raz kolejny potwierdzają to, co ja bynajmniej od długiego czasu gdzieś tam podtrzymuję, że teren szpitala, teren kościoła poklasztornego to jest teren tego najstarszego świecza i tamtych śladów należy szukać. I mimo tego, że badania, wykopaliska archeologiczne w latach 60. przeprowadzone przez profesora Wilkę też gdzieś tam one nie dały jakby takiego obrazu, co wiem, profesora Petelskiego też szpital był w dobrej kondycji, ale mówię, te lata 30. to były wybitne i jak na tamten czas, taki międzywojenny, trudny czas, to był to wzorcowy szpital. Mogę tylko powiedzieć, że są dowody, są dokumenty, gdzieś tam zapisy różnego rodzaju, w jakichś dyplomach nawet. Szpital był odwiedzany przez kadrę lekarską jako wzorcowy, pokazywany jako wzorcowy nie tylko w Polsce, ale też odwiedzany przez psychiatrów, którzy przyjeżdżali z zagranicy, z Niemiec szczególnie przyjeżdżali. Także było spore zainteresowanie i metodami i leczenia, ale też właśnie tym gospodarowaniem, tym jak szpital jest zarządzany, jak to wspaniale funkcjonuje. Oprócz takiej, mówię, normalnej tej działalności leczniczej i tego, że szpital gospodarzył, to jeszcze też dużo działał społecznie. Są nawet takie zdjęcia, gdzieś trafiłem zdjęcie na przykład, chyba tutaj bodajże jest w tym opracowaniu, że nawet posiada orkiestrę zakładową, w której byli pielęgniarze, pacjenci, jakiś chyba jeden lekarz nawet w tej orkiestrze. Już wtedy funkcjonowała ta sala taka zabawowa, tam gdzie obecnie jest świetlica, urządzano zabawy i nie tylko dla chorych, ale też różnego rodzaju takie, można powiedzieć, jakby otwarte spotkania na rzecz miasta, więc tu też bardzo dużo się działo w tym czasie w szpitalu i podkreślam cały czas, że jest to taki okres niesamowitej prosperity, niesamowitego rozwoju. No niestety, jak w całej Polsce nastąpił dzień 1 września 1939 roku, przejdziemy do dalej zdjęcie. Już na ten moment dyrektorem szpitala po śmierci doktora Dekowskiego był doktor Józef Bednarz. Doktor Michorzewski bardzo fajnie tu opisuje w tej książce Najpiękniejszy widok na świecie, w rozdziale poświęcony doktorowi Bednarzowi, że to jest człowiek, którego się nie docenia, o którym się zapomina, który jest wielkim, niesamowitym bohaterem, człowiekiem, który potrafił poświęcić swoje życie, zostać razem z chorymi. Taki przykład jest, bo to jest zeskanowane zdjęcie też z tej książki, tablicy, która była w Niszku, tablicy, która nosiła ofiarę eutanazji, była poświęcona osobom chorym psychicznie i też doktorowi Bednarzowi, zamordowany przez hitlerowców, ale ten napis był zupełnie nieadekwatny, bo eutanazja to jest zupełnie co innego niż zamordowanie, rozstrzelanie kogoś. I ktoś, kto wtedy taki napis zaplanował, to chyba całkiem tego nie przemyślał. Szła cała taka batalia wręcz o ten napis. I tu też mówię w książce doktora Michorzewskiego, jest na ten temat wspomniany. Na dzień dzisiejszy ten napis już go nie ma, on jest zasłonięty, zupełnie to inaczej wygląda, nie ma tego napisu ofiarą eutanazji. Ja się też zgadzam, że to był napis, no, można powiedzieć, w pewnym sensie nawet bzdurny, że nie oddawał tego, co rzeczywiście zrobiono z tymi ludźmi. Bezlitośnie mordowano osoby chore psychicznie, to było jedno z założeń systemu hitlerowskiego. Możecie jako ciekawostkę, to doktor Dekowski miał dwóch synów. Jeden był na Politechnice, jak wojna wybuchła w Gdańsku i miał praktykę w Anglii. W związku z tym jakoś uchronił się. Natomiast ten drugi był studentem w Poznaniu medycyny. Po pierwszym roku przejechał do Świecia z racji tej, że matka
spadła ze schodów i złamała się, w kilku dniach zmarła, więc on przyjechał do siostry, żeby pomóc. No i go aresztowano, siedział na czwartym pawilonie w szpitalu i w Miszku został zgładzony. No jako ciekawostka, to ten syn doktora Dekowskiego, Franciszek, który po wojnie bardzo interesował się i dużo właśnie pisał, mam takie tam notaty, jego listy, które znał zresztą ksiądz Miotka, ale trochę mi jakoś ubyło ich. Przyjechał tu kiedyś, interesował się, oglądał ten szpital z taką ciekawością. Bardzo się cieszył, jak znalazł starą maglownicę w piwnicy. No i ten ma córkę, która ma schizofrenię. Taka ironia losu. No z tym, że on już zmarł. A kiedyś jako ciekawostka, że był doktor Dekowski był w jakimś okresie jedynym lekarzem na 400 pacjentów. To był krótki okres, ale był i radził w ogóle sobie. Tu, według jego opracowania była szczupła kadra. Tam było chyba czterech lekarzy. Doktor Dekowski, no plus tam personel, ale nie, na wielu nie było lekarzy. I dużo bazował na pielęgniarzach, którzy byli bardzo oddani. Nocowali w szpitalu, nie wolno było wchodzić do domu, później to zmieniono. Ale muszę powiedzieć, że późniejszy dyrektor Peterski to jest postać nadzwyczajna. O tym celowo też nie mówimy. W najtrudniejszym okresie, bo no, tam byli inni dyrektorzy, ale tu krótko byli. Natomiast dyrektor Peterski potrafił poradzić sobie w najtrudniejszym okresie, będąc jednocześnie katolikiem i to praktykującym, ale głębokiej mądrości człowiek. No i chyba najdłużej prowadzący szpital. Jak pani mówi o doktorze Peterskim, to mi się zaraz przypomina, bo w ogóle doktor Peterski, no przecież, no wiadomo, no tutaj rodzina, jeśli chodzi o reżysera, no Peterskiego, na tym tle tu niesamowity rozwój nastąpił. Ewa i Krzysztof Peterski. Tak, małżeństwo. Ale to brat. Także DKF, tutaj Heniu Sarnecki, kilkakrotnie też miałem okazję tam brać udział w takich spotkaniach. To ten rozwój DKF-u, to że tu przybywali na tamten czas, na tamte lata, najbardziej znani aktorzy tu z tej naszej plejady aktorów tych lat 60-tych, 70-tych, to duża zasługa jest też doktora Peterskiego. I ja mogę z własnego przeżycia na takie wspomnienie. Mam kolegę, który mieszka w Niemczech już tam od 20 paru lat, ale no byliśmy takimi, jak to się mówi, od tej piaskownicy kolegami. No i kiedyś przeczytaliśmy ogłoszenie, były ferie szkolne, a w świetlicy szpitalnej bardzo często różne ciekawe rzeczy działy. Już tam nie mówię o graniu w ping-ponga, ale było takie ogłoszenie, że będzie spotkanie z Danielem Olbrychskim. To był okres po potopie, po tym jak w kinach przeszedł film Potop. My tam zafascynowani tą postacią Olbrychskiego. No i poszliśmy na to spotkanie. Nie pamiętam ile tam mieliśmy, może po 12, po 13 lat. Siedzieliśmy przy stoliku, zaraz przy tej scenie, zapatrzeni w niego jako obraz. On to zauważył, że my się tak w niego wpatrujemy. Gdzieś to skomentował na tym spotkaniu. I po iluś tam latach, już jako dorosły człowiek, miałem okazję znowu brać udział w takim spotkaniu, na którym był obecny Daniel Olbrychski. Nie pochwalę się, że on mnie sobie przypomniał, bo to bym skłamał. Ja się przypomniałem Danielowi Olbrychskiemu, ale on sobie ten fakt przypomniał. I mówi, że na przestrzeni tam lat i tych jego wielu spotkań z ludźmi, którzy gdzieś tam, jak organizowano te jego takie spotkania autorskie, to te spotkania i ta nasza dwójka siedząca, zapatrzona w niego, takich tam 13-latków, to mu tak utkwiła, mówi, w pamięci. Bardzo dokładnie, ze szczegółami to pamiętam. I to był taki fajny moment właśnie tego spotkania, że gdzieś mu to w pamięci zostało. No, w mojej pamięci to zostało i nieraz jak jest tam taki temat właśnie gdzieś o aktorach, to często mi się to przypomina. Ale sprowadza się to do tego, że w tej świetlicy szpitalnej
na tamten okres, który ja już pamiętam, bardzo dużo się działo. Właśnie tego typu różnego spotkań, jakichś tam z literatami, z aktorami, także był taki pancernik nawet. No tak, ale to fazę. Ale kino do późna było kino objazdowe dla pacjentów właśnie w świetlicy. Ja tyle lat znam szpital za czasów doktora Teterskiego. I jeżeli to podkreślam, to z pełną świadomością i przekonaniem, że to, co można było na owe czasy zrobić, bezwzględnie w szpitalu było zrobione dla pacjentów, w imię pacjentów. I no pewno zawsze się znajdzie, jak już ktoś bardzo się uprze, to znajdzie jakiś drobiazg, który mu się nie będzie podobał, prawda? Ale to zawsze tak było, będzie i koniec. Ale uważam, że doktora Peterskiego za okres tych 30 lat tu egzystencji i działania powinniśmy doceniać, bo naprawdę potrafił w tamtych czasach poradzić sobie z wieloma wielkimi problemami i ten szpital działał dobrze. Tak, takie jest moje zdanie. No. Może jeszcze dodam, że doktor Peterski chyba jako pierwszy, a przynajmniej jeden z dwóch pierwszych, otrzymał tytuł honorowego obywatela świata. To no wtedy, i tak, jeszcze tylko, jeden z tym taki Holendrem, moment. Nie. Tak. Nie z Holendrem, a z Finem. Finem. Ale jeszcze jedną rzecz podkreślę tutaj. Jak zaczął się okres Solidarności, no, stworzyła się grupa, jak to bywa, no, osób, które bezwzględnie no, starały się dokuczyć w sposób absolutnie obrzydliwy dyrektorowi Peterskiemu. I powiedziałabym, że było pożegnanie, bo on odejść chciał i wiele osób nie wiedziało, że on był za działalność właśnie konspiracyjną w komunie relegowany z Gdańska. To jest pierwsza rzecz, którą właśnie na tym pożegnaniu powiedział, ale była Solidarność Bydgoska i przeprosiła doktora Peterskiego za zachowanie kolegów z Solidarności ze szpitala psychiatrycznego. Przeprosiła Solidarność Bydgoska. I to było tak wymowne, tak ładne. I to, co pan mówi, że dostał honorowego, prawda, tu obywatela świecia, to już w dzisiejszych czasach, czyli znaleźli się ludzie, którzy potrafili dopatrzyć się w tym człowieku to, co rzeczywiście było.